ho, hej ho. Maxis Farm prezentuje. No witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy, moi kochani, 1 stycznia 2021 roku. O tak. No i co? Kurczaczki wyskakują, kurki wyskakują, wszyscy wychodzą. I moi drodzy, w zasadzie to... No gdzie są reszta kurek? Wychodzicie? Wychodzicie? No, wyłaźcie, ruda, tutaj wszystkie. No dobrze, moi drodzy, ja tutaj zapalę światło. Nie wiem po co w sumie, bo dzisiaj jakoś ciemno jest. Jakoś ciemno jest, moi drodzy. Ceramki też niech wyjdą. Proszę was bardzo. Jajeczka jeszcze nie zniosły. Te gniazdo w ogóle muszę im zamontować. Cirka już nie niesie, dziwne. A, dziwne, ale prawdziwe, nie? Dobra. Moi drodzy, patrzcie, co się dzieje. Znów muszę przeskoczyć. Dalej. Wyłaź, kura. Nie, nie tutaj. Nie tutaj. Nie tutaj. Nie. No. Już. Już. No już. Nie, no na dach skoczy zaraz, patrzcie. No już. No dalej. No. No. No patrzcie, głupio. Ja pierdzielę. Teraz na dach. Kurde, czekajcie. Teraz tu wejdzie i się poślizgnie. Jak myślicie? Zeskoczy tam. No dobra, moi drodzy, no także widzicie, no. Zawsze jakieś dymy, zawsze jakieś problemy. Nie tak sobie tam leży. Tutaj kurki. A tutaj Ewuś. Ewuś, który zagryza kurki. A szkoda, bo mógłby być taki kochany jak Mirek. Kurki, wszystko inne. No szkoda, szkoda. Dobra, wyłazimy. Gąski, chodźcie. Oj, Sisi, wyłaź stamtąd. Chodźcie, Gąski. No, wyłaźcie. Wyłazimy. O, tak. Oj, oj, oj. Bardzo ładnie. O, a Sisi co? Sisi na drzewo aż skoczyła. Czekajcie, bo mi zaraz wyjdą. Nie. Dobra. Co, Gąski? Wodę tu macie? Nie zamarzło? Raczej, że zamarzło. Wow, kurde. Dobra. Dziurę im zrobiłem, ale skarpety sobie pomoczyłem, najgorzej. Dobra, patrzcie. Nic tu nie ma czasem. Żeby wiecie, że nie było, że zaraz lisa wpuszczę na posesję. To by było jaja. Moi drodzy, dzisiaj mija równy rok od pewnej tragedii. Jak to nagrywam. Dzisiaj mija rok od w zasadzie ataku lisa, dlatego mówię tutaj o tym lisie. Bo moi drodzy, dzisiaj jest 1 stycznia i właśnie zawitał równy rok temu do mnie lis. Straty, jakie poniosłem, to było chyba, nie pamiętam już, moi drodzy, ale jakoś blisko 20 niosek, już naprawdę nie pamiętam, chyba tak. 18 chyba niosek. No i na wtedy bardzo dla mnie ważna tutaj postać, kurka w całej hodowli, najważniejsza, to był kogut Dziubdziuś, kogut Brahmy. I powiem wam, że to on w zasadzie, no niestety moi drodzy, ale nie przeżył tego ataku, tak samo jak jego kurka najdroższa. I no i co, bardzo mi przykro, że minął, w sensie już tak szybko minął ten rok, ale pomyślcie, jakie to jest
no, najgorsze rozpoczęcie roku, jakie może być. Ale w tym roku będzie inaczej. Chyba inaczej, nie wiadomo. Nie no, będzie dobrze. Tylko wtedy akurat była dziwna, moi drodzy, sytuacja, bo Nilsson był na posesji obok, bo akurat suczki miały cieczkę i on po prostu przeskoczył, wiecie o co chodzi. I nie było go tutaj. No a lis sobie szalał, nie? Także powiem wam, że no straszne. A jeżeli chodzi o klimat, jaki towarzyszył równy rok temu, to uważam to za podobny. Podobny jak dzisiaj, także powiem wam, że no ciekawy. Tak się zastanawiam, jak to w tej... O kurde, że tutaj woda jest, to tutaj musi być cały czas jakiś wyciek. O kurde, ale nie, chociaż jakby był wyciek, a może tyle to już w grunt wsiąka, no lekki wyciek musi być. Ale moi drodzy, no co, minął rok. I... O, Brahma z Kohinem tam walczą. Pani wolno, kurki! O, no przecież ty, Kohinek, nie masz szans z Brahmą. No także, moi drodzy, powiem wam, że miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Wiadomo, dla wszystkich życzę wam udanego tego roku. I zobaczymy, czy kurki mają jedzenie, mają... A nie, nie mają, proszę was. I wody też nie mają, muszę im wlać, także widzicie, muszę poogarniać. Więc moi drodzy, co, nagadałem się, ale nie wiem, czy w sumie dzisiaj zrobię plany na nowy rok, plany na wiosnę, bo myślę, że jesteście bardzo ciekawi, także moi drodzy, w tym odcinku może powspominamy sobie stary rok i tak dalej, a w kolejnym odcinku powiem wam plany na nowy rok, będzie to na pewno długi odcinek, ale myślę, że ciekawy, bo myślę, że jesteście bardzo ciekawi tego odcinka, także ile? Co tam? Coś mi nie pasuje, czekajcie. Przepraszam. Także moi drodzy, a nie, to tutaj piszczy malutek. Myślałem, że tutaj jakieś piskle. Także moi drodzy, co? 1200 łap w górę pod tym filmem i wlatuje do was wtedy odcinek z planami na nowy rok. Nie tylko na wiosnę, ale na cały rok, bo już mam tu wszystko zaplanowane i na pewno jesteście ciekawi, bo nie wiecie. Także moi drodzy, co? Ja rozbijam wodę, trzeba nakarmić pieski, kurki, wszystko. O, tutaj Brahma, patrzcie, z wnioską. No i moi drodzy, 1200 łap w górę i oczywiście dostaniecie tego, czego chcecie. Dobra, ja działam, a później jeszcze przyjdziemy sobie powspominać stary rok i tak przeanalizować, co się w nim wydarzyło. Niluś, chcę tu wejść. No chodź, no co ty. No tu tam, bo jeszcze że łapać tutaj, chodź. No, żeby koguty go z niej zaatakowały. Nie, wiecie, czasami go wpuszczam po prostu, żeby sobie oznaczył teren i tak dalej. Ale, no jak widzicie... O kurde, ale bym się poślizgnął. Jak widzicie, kurki na mrozie. W ogóle, co jest ciekawe? W ogóle, że... Coś chciałem wam powiedzieć. Aha, że Nilsson w swoim całym życiu, tam ma 7 lat, zagryzł jedną kurę, moi drodzy. Także widzicie, posmakował i zjadł ją jeszcze całą. I co najlepsze, on zagryzł mi pierwszą moją kurę. W sensie, znaczy jedną z pierwszych kur, ale pierwszą stratę, jaką miałem, to właśnie Nilsson mi zrobił. Nilsson zaatakował i on zagryzł. Wyobraźcie sobie. A teraz może sobie chodzić i nic nie zrobi. Nawet pisklakowi najmniejszemu. I to jest właśnie super piesek, wiecie? To jest naprawdę... Super piesek, co kurka? Co kurka? Ty z tym chorym oczkiem tu chodzisz, tak? No ja wiem. Dobra, biorę już Nilusia. Jak widzicie, nie ma takiego śniegu, żeby jakoś kury nie chodziły. Jest spokojnie. A tam, wiecie, leciutko posypało, więc nie ma co tutaj się za bardzo martwić. Chodź już. No.
Więc moi drodzy, no ale trochę spadło, zawsze inaczej. Fajnie to wygląda, także ja się cieszę. Mi to jakoś nie utrudnia pracy, jak tak mało śniegu jest, więc spokojnie. Wiem, że już wiele razy wam to pokazywałem, ale zawsze to mnie tak ciekawi i interesuje, że po prostu patrzcie, jak śnieg topnieje na dachu tam, gdzie kury mają kurnik. Tutaj tego tak nie widać, ale spójrzcie sobie z drugiej strony szopy. Fajnie, no śnieżek przy... No nie, no lubię jednak ten śnieżek. Zawsze, no patrzcie, no to inaczej wszystko wygląda zaraz. Tym bardziej, że ta trawa teraz zimą jest taka ten, więc no. Ale patrzcie tam, jak to wygląda. Tam to w ogóle widać, gdzie jest kurnik, co nie? No, także ciekawie, ciekawie. No ale dobra. To tyle wam chciałem pokazać, więc tutaj nic nie żyje, więc idziemy dalej. No dobrze, moi drodzy, trzeba było standardowo tutaj, wiecie, konewki, rozlewanie wody, nioską dolałem, tutaj pieską, sirką, ceramą, nową wodę świeżą, tutaj brachmą i kochiną, tylko jeszcze gęsią muszę wlać, tylko patrzcie, ile tam konewek wejdzie. Masakra, no ale trzeba coś im wlać, nie? Żeby coś miały na tym wybiegu. No, znaczy mają tam, ale o, patrzcie, jak koty się gonią do odchowalnika, a gęsi za nimi. No, może przejdziemy się do odchowalnika. I co, moi drodzy, no tak to wygląda. Teraz właśnie ubolewam nad tym, że muszę trochę pochodzić z tą wodą. Niby mają, ale no tak nie za dużo. Także trzeba trochę pochodzić. A kotki się bawią. Nie, kotki, się bawicie tutaj. Gąski. No co? Co, kotki? Co, kotki? No. Ten tutaj, ta tam. No dobrze. Właśnie, czy tutaj mi gęsi nie rosną? Chyba rozwalają. Bo one wszystko muszą, wiecie, rozwalać. Co widzą, to rozwalają. Także trzeba tutaj przełożyć te worki. Co tamtym, czym się bawi teraz? Co za wariat. Się bawi tutaj tym teraz. Oj, tak, tak. Dobra. No i drodzy, także co? Zostawiam tu otwarte. Trzeba jeszcze z konewkami tutaj się, wiecie, pobawić i... O, no wy co tutaj? I widzimy się później. Czyli mają otwarte, ale nie wychodzą wąski. Moi drodzy, chciałbym tylko powiedzieć, że... tak jak właśnie w tym odcinku będziemy sobie podsumowywać rok 2020. Był to naprawdę ciekawy, ciekawy rok. Nie mówię tutaj o tej całej sytuacji, której panowała na świecie, tylko będę tutaj mówił stricte o hodowli, o tym wszystkim, co się działo. Zrobiłem dużo rzeczy, też dużo rzeczy nie zrobiłem. Dużo rzeczy również nie dokończyłem, ale mimo wszystko jestem zadowolony. Dobrze wiem, że powinienem być bardziej konsekwentny w tym, co mówię i później w działaniach, dlatego jeżeli coś zacznę, to powinienem to skończyć. Mam z tym problem i się do tego przyznaję. I to jest najważniejsze, żeby się po prostu przyznać do błędu, jaki się popełnia. I moi drodzy, co? Powstała ta piękna konstrukcja, zwana odchowalnikiem, która miała być odchowalnikiem, jak sama nazwa wskazuje. A jest czym? Jest, moi drodzy, w zasadzie, no jak na razie, gęśnikiem, magazynem, ale jakoś nie mówię, że to musi być odchowalnik, bo to był budynek, tak, budowany jako odchowalnik, ale co tu będzie, to tylko i wyłącznie kwestia po prostu, no, zrobienia wnętrza i tak dalej. Jak na razie jest przystosowany takie, na przykład pod większe zwierzę, typu gęsi, nie wiem, owca, koza, coś tego typu. Mogłoby tutaj sobie spokojnie mieszkać. Na kurnik bez problemu to można, no na wszystko, każde zwierzę, prawie każde tu może sobie mieszkać. Jest to super budynek, naprawdę cieszę się bardzo. Tam jest magazyn, tam sobie trzymam ziarno, przede wszystkim słomę, mam gdzie trzymać słomę, moi drodzy. Bo jak wiecie, z tą słomą zawsze był problem, bo jednak się gdzieś zawsze walała i to pamiętam jak dzisiaj. Stworzyłem miejsce, sobie taki warsztat, z czego też jestem bardzo, bardzo to dumny, z tego, że jakby
no powstało coś, no jak widzicie, fajnego, w czym mogę spędzać czas, w czym mogę trzymać kłada, nie pod chmurą. Także cieszę się, że wszystko znalazło takie swoje miejsce. Zakupiłem gęsi, 4 gęsi, z czego 4 żyją. I jak widzicie, mają się bardzo dobrze. I oczywiście jestem też z gąsek zadowolony. Co tu, woda im się wylała, że tak ślisko? Nie, ale wodę też im trzeba wymienić. I co, moi drodzy, również dostałem kaczki. Kaczki dostałem również od siostry. Znaczy również od siostry dostałem kaczki. Na dzień dziecka, 1 czerwca dostałem kaczki. Na początku byłem, nie powiem, dosyć załamany tym, że po prostu będę miał trochę, nie lubię czegoś dostać z zaskoczenia, a szczególnie zwierzaczków, tak? Bo to jest jednak też odpowiedzialność i trzeba wiedzieć, czy ma się na to czas. Ale trochę tam przemyślałem to wszystko, musiałem sobie to w głowie przeanalizować, wiecie jak jest. I koniec końców się z tego bardzo cieszę, że te kaczki są, bo wam również te kaczki się podobają. One są na stawie, zresztą zaraz do nich pójdziemy sobie. Więc moi drodzy, co jeszcze się zadziało w tym roku? W tym roku oczywiście, w tym roku, no w poprzednim, w byłym roku, tak. Ten kurnik już sobie stał. Ten, z tego co pamiętam, też, chociaż w tym roku tyle rzeczy się wydarzyło, że naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, co było, nie, to już było wcześniej. Ciężko mi jest powiedzieć, co było zrealizowane, co było wcześniej. Co? Została odmalowana szopa, to już pod koniec tamtego roku. I oczywiście największą, jedną z największych zmian było po prostu poszerzenie kurnika o tą strefę. Z czego też jestem bardzo zadowolony, bo jednak no mimo wszystko dało to więcej przestrzeni tutaj, więcej miejsca i więcej kurek tu może się chować. Dlatego jest to super rozwiązanie. Także moi drodzy, jeszcze nie mówmy tutaj, zaraz wodę im muszę dać w ogóle. Nie mówmy tutaj o samych budynkach, ale też co ten rok mnie nauczył. Moi drodzy, ten rok mnie nauczył tak, tego, że trzeba po pierwsze pilnować zwierząt. 1 stycznia, jak wiecie, zaatakował mi tutaj lis. I był to no fatalny początek roku, no bo sami chyba jesteście, wiecie jak to jest, wiecie, 1 stycznia, a tutaj cyk i bum, i leci wam pół hodowli, jeden z z takich najwierniejszych kur, kogutów, bo był to kogut i z nim właśnie kurka. Naprawdę to, no, to była niesamowita rasa i kurka z kogutem, naprawdę myślę, że wy też bardzo uwielbialiście ich, i jeżeli pamiętacie oczywiście. No i niestety stała się taka sytuacja 1 stycznia i jestem o to mądrzejszy. Właśnie o to, że trzeba bardziej pilnować tych zwierząt. No i co, moi drodzy, 1 stycznia tak właśnie to się zaczęło. I powiem wam szczerze mówiąc tak, wiecie, kiedy dopiero wyszedłem na jakby na zero, powiedzmy, do tej samej liczby kur, kiedy? Po tym 1 stycznia? Był to chyba czerwiec lub lipiec, moi drodzy, także pół roku pracy, żeby powrócić z powrotem do tego. A pomyślcie, dlaczego pół roku? No, wystarczy kury kupić. No i właśnie, wystarczy kury kupić. Właśnie kupiłem kury od jednego sprzedawcy i no jak pamiętacie, trochę się zawiodłem na tym wszystkim i też się nauczyłem, że też są oszuści tutaj na tym świecie. Jest ich naprawdę sporo. Także to mnie niestety, no trzeba na to uważać, także moi drodzy, też na to uważajcie i uczcie się na moich błędach. I powiem wam tak, lepiej przeanalizujcie wszystko 2 razy. Nie kupujcie byle gdzie i tak dalej. I powiem wam, że wyjdziecie na pewno lepiej niż ja. Kurka, co sobie chodzi? Moi drodzy, przez ten rok również dużo inkubacji miałem, dużo nieudanych inkubacji oraz też udane inkubacje, bo z tego co pamiętam w tym roku, czy to było w poprzednim, kurczę, już mi się będzie mieszać, ale chyba w tym, inkubowałem rasę Marans i Araukana, która inkubacja przebiegła naprawdę super, bo zalężenie było super. Też dużo się odchowało naprawdę. Także jak pamiętacie, wszystko sprzedałem.
stwierdziłem, że nie zostawiam sobie i teraz trochę żałuję, wiecie? Trochę żałuję naprawdę, bo bym miał fajne jajka już od nich, takie wiecie, innego koloru i tak dalej, także to naprawdę by się przydało. Moi drodzy, także co tu jeszcze więcej mówić? Powstał nowy kompostownik, to wszystko w tym roku było, także naprawdę dużo prac było i wiecie co? W tym roku, bo już oglądacie to w tym roku również pojawi się film z planów, jak to będzie wyglądać i tak dalej. I powiem wam, że będziemy tylko udoskonalać to wszystko i robić, żeby wszystko tu działało jak najlepiej. Pracować nad organizacją bardziej tego wszystkiego. I tak dalej. Jak wiecie, też w tym roku również powiedzmy kontrakt mam z warzywniakiem, ekologicznym, czy tam bio, jak to się nazywa. I mam również super warzywka co dwa dni. Właśnie muszę je przerobić, bo tu mam, żeby kurkom dać, więc no idealnie, moi drodzy, jak widzicie. Także same naprawdę plusy, no prawie same. Ale no sami powiecie, że ten początek roku no nie był za idealny. Chciałbym teraz was prosić o taki komentarz pod tym filmem. Takie krótkie podsumowanie waszego roku. Co takiego najbardziej u was w hodowli, bądź nie macie hodowli, oglądacie mnie, bo też wiem, że jest kupa osób, które po prostu nie hoduje kury lub zamierza. Co w tym roku takiego u was się zadziało fajnego, przyjemnego, takie coś najlepszego? No na przykład u mnie naprawdę jestem zadowolony z rozwoju kanału, bo kanał Hodowla Kury, jaki dobrze pewnie znacie, ma obecnie 36 tysięcy subskrypcji i prawie to wszystko było prawie wypracowane tylko na samych kurach. To tam w zasadzie nic innego nie miałem, no wiadomo, później już miałem gęsi, kaczki i wszystko, ale generalnie wszystko bazowało na samych kurach, mniej więcej, wiadomo, koty, psy, ale główny zamysł to były kury. I wiecie co? Dawałem sobie poprzeczkę 30 tysięcy na początek roku i zrealizowałem to już nawet w połowie roku, ale jak widzicie, życie czasami jakby wybierze dla was inny los i jak wiecie, do końca nie znacie sytuacji, jaka się stała, ale po prostu no nie mogę nagrywać na tamtym kanale, znaczy mogę, ale nie jest to dla mnie w ogóle opłacalne. Powiem wam tak, po prostu jak nie nagrywam, to zarabiam więcej tam niż, a jak stawię film, to zarabiam mniej w ogóle. Czyli jak na przykład nie nagrywam przez miesiąc, to zarobię trochę kasy, bo wpada mi ze starych filmów, a przykładowo dam wam tam 3 filmy w miesiącu, tak jak w tym grudniu było, to nawet zarobię mniej, wiecie? Także naprawdę no życie nie jest łatwe i też się tego nauczyłem, dlatego no na szczęście działam z drugim kanałem, gdzie to wszystko bardziej mi się opłaca, bo jak wiecie też mam raty za komputer do montowania, za kamerki, no programy do muzyki, do obróbki filmów, zdjęć i tak dalej i dużo innych kosztów, które również trzeba spłacać, tak? Także no trochę to wszystko się nie potoczyło po mojej myśli, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego roku. Niestety musieliśmy się przenieść na inny kanał, co też bardzo ubolewam nad tym, bo no sami powiedzcie, no 36 tysięcy subów to jest naprawdę już fajna liczba i wyobraźcie sobie, że ktoś wam mówi nie, tutaj już nic prawie nie zarobisz, więc tam żegnaj. No ale nie poddałem się i założyłem dla was drugi kanał. Nagrywam, bo lubię, ale nagrywam również, bo zarabiam, bo to jest moja praca, dlatego moi drodzy, często nie rozumiem tej krytyki, która jest jakby idzie w moim kierunku, że robię to dla pieniędzy, moi drodzy. No, jak wiecie, każdy, kto zaczynał od zera, nie robił tego dla pieniędzy, bo musiał jakąś tam pracę przejść, żeby to wszystko osiągnąć.
ale... no tak, ale to jest moja praca, więc robię to dla pieniędzy, moi drodzy. Robię to dla pieniędzy, bo tak samo jak nasi rodzice pracują, to też robią to dla pieniędzy, żeby utrzymać się i tak dalej, także nie rozumiem tego buntu i też ten rok mnie nauczył, że jest dużo osób, które myślą inaczej niż ja, niż inni i nie warto, wiecie co, nie warto po prostu dyskutować, warto się skupić na sobie. I również dużo wskazówek dostałem od fanów, od ludzi, którzy naprawdę mi pomogli i też poznałem naprawdę super osoby. Nie chcę tutaj wymieniać, bo jest ich naprawdę sporo, ale ci co wiedzą, to na pewno wiedzą. Z niektórymi kupowałem kury, z niektórymi naprawdę dużo pisałem i piszę, niektórzy pomagają mi naprawdę bardzo dużo mi pomagają, także myślę, że ten kto wie, ten wie, ale cieszę się mimo wszystko z tamtego roku, bo wydaje mi się, że można by było niektóre rzeczy zrobić lepiej, poprawić, ale no jest jak jest, wyszło jak wyszło i trzeba się cieszyć z tego co jest, także nic, tylko w przyszłym roku udoskonalać wszystko i robić wszystko lepiej i bardziej wszystko zorganizowane. Także moi drodzy...